Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Dzisiejszy odcinek poświęcam pytaniom, które Państwo zadają, do czego są kamery na skrzyżowaniach w naszym mieście. I z tym pytaniem udałem się do Zarządu Dróg i Zieleni i o to właśnie pytam Pana Dyrektora. Witam Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Panie Dyrektorze, pytanie od widzów właśnie, do czego kamery są na skrzyżowaniach w naszym mieście? W naszym mieście kamery na skrzyżowaniach służą do detekcji pojazdów, czyli do wykrywania pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania. Jest to dość nowoczesne rozwiązanie. Zamiast pętli indukcyjnych mamy właśnie monitoring wizyjny, czyli takie te kamery w systemie umożliwiającym wykrywanie pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania. Większość skrzyżowań sterowanych w naszym mieście jest akomodowanych, czyli to sterownik decyduje o konieczności włączenia lub skrócenia sygnałów zielonych dla pojazdów poprzez informacje płynące właśnie z tych kamer. I już to od razu odpowiem, do tego samego służą przyciski dla pieszych, czyli informujemy sterownik sygnalizacji świetlnej, że przyszliśmy i chcemy przejść na drugą stronę. Te cykle właśnie na skrzyżowaniach, one są różne i wszystko jest uzależnione od tego, ile informacji dane skrzyżowanie otrzyma z różnych stron. Dokładnie, także to nie jest tak, że o każdej porze dnia ten program będzie identyczny taki sam. Jest to takie inteligentne rozwiązanie, czyli samo zmieniające się. Dzięki temu najlepiej to widać wieczorem, późnym wieczorem albo nocą, gdzie większość sygnalizacji świetlnych pracuje w tak zwanym systemie All Red, czyli w momencie, kiedy nie ma żadnego pojazdu na żadnym wlocie i nie wzbudził nikt przejścia dla pieszych, to na wszystkich sygnalizatorach mamy czerwone światło. Natomiast wystarczy, że gdzieś pojawi się samochód, dojeżdżając do tego skrzyżowania, zazwyczaj nie zdąży jeszcze się zatrzymać, wystarczy, że zwolni, dostanie zielone światło i przejedzie. System, no myślę, że z punktu widzenia zarówno kierowców i pieszych, którzy się poruszają po tym mieście poza godzinami szczytu, bo w godzinach szczytu niestety sygnalizacje świetlne wszystkie przechodzą tak naprawdę w maksymalny stan, czyli maksymalne sygnały zielone i nie ma tutaj już za dużo do roboty ten system akomodowania, czyli te zarówno wykrywanie przez kamery, jak i przyciski dla pieszych. Natomiast poza godzinami szczytu, no nie o każdej porze taki sam program będziemy mieli. To też jest zastosowane, te rozwiązania są zastosowane również na ciągach skoordynowanych. Mamy w naszym mieście 3 takie ciągi skrzyżowań skoordynowanych, na ulicy Reja, na ulicy Pułaskiego i na ulicy Utrata 3 skrzyżowania, czyli Dwernickiego Kolejowa, Przytorowa i Sejneńska. I tu też ten system zmienia te programy i nie za każdym razem jest to tak widoczne, że ta koordynacja działa. Oprócz kamer oczywiście są jeszcze inne skrzyżowania, też sterowane inteligentnie za pomocą innego systemu chyba. No to jest starszy system, czyli na niektórych skrzyżowaniach jeszcze mamy pętle indukcyjne. To jest właśnie część skrzyżowań na ulicy Pułaskiego, skrzyżowania na ulicy 1 Maja, skrzyżowanie Kościuszki Mickiewicza Waryńskiego, Kościuszki Plac Piłsudskiego. No, dopiero od pewnego momentu zaczęto stosować właśnie system wizyjny wykrywania pojazdów. Prozaiczna sprawa, koszty, czyli jak to się tak upowszechniło, że były porównywalne już koszty z wykonaniem pętli, jednak pętlę indukcyjną wycina się w asfalcie, niszczy się troszeczkę ten asfalt. Mogą mieszkańcy zauważyć miejscami takie
wycięte prostokąty na dojeździe do skrzyżowania, to właśnie tam jest pętla, która wykrywa. I jest metoda wizyjna, jest o wiele skuteczniejsza, wykrywa też motocykle. Motocykle, no w tej chwili, no, technika poszła bardzo mocno. Pętle indukcyjne działają na zasadzie indukowania prądu. Potrzebny jest rdzeń ze stali, dużo stali. No wiadomo, w tej chwili są rozwiązania kompozytowe z lekkich metali, co nie działa, pętla na to nie działa. Jeżeli chodzi o monitoring wizyjny, to właściwie wszystkie typy pojazdów, łącznie z rowerami, będą wykryte. Jeżeli chodzi o inne systemy, inne kamery, które funkcjonują w naszym mieście, no mamy jeden fotoradar na żółto oznaczony na skrzyżowaniu Puławskiego Witosa i mamy też monitoring miejski. Te kamery też są zastosowane na skrzyżowaniach, ale to już zupełnie inny układ, to jest taka kula szklana, zresztą można w wielu miejscach zobaczyć, także i to obsługuje Straż Miejska razem z policją. Oprócz tych kamer, które są w naszym mieście na skrzyżowaniach, osoby jeżdżące po Polsce mogą spotkać również kamery, ale w kolorze żółtym. Do czego takie kamery? No to są właśnie oznakowane fotoradary. Fotoradarami zarządza Inspekcja Transportu Drogowego. W naszym mieście mamy jeden taki. W okolicy oczywiście są, chociażby taki fotoradar stoi we wsi Nowinka, także no, służą do egzekwowania prędkości, czyli jeżeli mamy na Puławskiego ograniczenie prędkości, bo jesteśmy w terenie zabudowanym, czyli w dzień do 50, w nocy do 60, jak będziemy jechać za szybko, zrobi nam zdjęcie i już właściwie pracownicy inspekcji, że tak powiem, przekażą nam pismo o wykroczeniu. W niektórych miastach jeszcze zastosowano takie systemy połączone, czyli na skrzyżowaniach sterowanych zastosowano też bądź kamery, bądź fotoradary sprzężone z sygnalizacją świetlną. One są wtedy w kolorze żółtym. To też zarządza tym Inspekcja Transportu Drogowego. I tu jest nie na prędkość przede wszystkim, nie wyłapują kierowców, którzy przekraczają prędkość, chociaż też taka możliwość tam istnieje, ale mogą też być zadane w takich kamerach lub fotoradarach działanie na zasadzie przejeżdżania pojazdu na czerwonym świetle, czyli łamania przepisów o wjeżdżaniu na sygnalizację świetlne na czerwonym lub już na żółtym świetle. Wiemy, myślę, że wszyscy kierowcy znają przepisy ruchu drogowego, że to jest wykroczenie i takie zdjęcie w niektórych miastach w naszym kraju można dostać, natomiast w Suwałkach takich systemów na chwilę obecną nie ma. Panie doktorze, myślę, że widzowie otrzymali wszystkie odpowiedzi na pytania. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.